Siema, to jest 499 odcinek. Próbowałem to, co robiłem. Jest jak patrzę 130 FPS-ów. Ruszę się tutaj. Jest. Tylko to myśli się jaka wersja. 1.18 już nas przyszedłem. Jest. Tu już nie jest problem jakby komputera nawet. Ani Minecrafta. Jest po prostu już grafiki. Przeciściłem. Jest czy. Że on był niedawno czyszczony, nawet jak te 3 miesiące temu, on się ledwo co zabrudził kurzem. On się ledwo co zabrudził. Ale już jakby grafika sama sobie już staje opór, że... No. Już jest już nawet pozmieniane dużo, nawet jak kontrol. Nawet szczerze... To się nic nie zmieniło, że to dostam. No teraz już pewnie nawet zostałem, nawet jak się zmienia wersja po prostu. Shadersy nie mam, shadersu nawet shadersy nie odpalam się na tej grafice. Nie powiem, że nie, to już jest. Nawet to jest. Przejdę detalis. Muszę simulator. Chunk updates. Może teraz to działa. Nie, nawet 300 update'uję. I tak się takie FPS-y zmieniają. Już tutaj po prostu grafika dostaje, jest teraz na full ustawione, że tak naprawdę jest tak ustawione, że teraz ciągle wentylatory chodzą, nie przestają chodzić na grafice, niech tak chodzi po prostu, a nie żeby się załączały i tak dalej, niech tak chodzi, zobaczymy, może to jeszcze podziała, lub po prostu Nvidia sterowniki zepsuły ją, to też może wrócić. Temat, no to nie mogę wrócić już szczerze. I tym jest problem i to mnie boli. Zobaczymy. Jak nie, no to będę musiał tak żyć. Po prostu, bo już grafika zaczyna. No, no po prostu się psuć. I to może być też prawdopodobne, że po prostu już zaczęła się już jakby. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu zaczyna się już degradować, że już. No, no już jest jakby jej czas. Może tak, może nie. Nic z tym nie zmienię. Mogę jeszcze dodać do serwisu. Mogę. Ale co mi serwis da? Nie, no, serwis da. Nie powiem, że nie, ale może, że już po prostu powiedzą, że oni nic nie znaleźli, że to po prostu już może przez te lata i powiedzą, że no lepiej nową kupić. Nowa. 4000, 5000 minimum. Bo szczerze, no. Jak mam teraz GTX, to. Tak jak z Ryzenem było. Że jakby przejście. To nie, że na dwójkę. Czy na RTX serii 2000. Tylko tak jak z Ryzenem 3000. Czyli seria 3000 to przejścia od razu. To będzie tak jakby wynikowo przejście. Jeszcze mój zegar, fajnie. No ale szczerze, nawet jakby tam przyszedł, na pewno zwiększy wydajność, tylko nie wiem, czy mój zasilacz by wytrzymał. Tego bym był niepewien, że zasilacz mógłby nie wytrzymać, że halo, jest tutaj problem. Niby, teraz ja uczułem też płynność już i na OBS-ie czuć. Może to trochę pomogło, może, że już zmienianie Minecrafta na 1.18 pomogło. Ja po prostu, że jest na 1.18 jestem na Minecrafcie. Jestem na testowym, bo to jest P6, tam są wydane w full. Może też Optifine, nie wiem, szczerze nie wiem, ale... A nic nie zmienię. Ja już nie mogę nic zmienić, bo to już jest jakby problem. Już grafiki, głównie grafiki, że już jakby zaczęła umierać, może od środka, może nie. A już, przykro mi, ale że już twoja grafika zaczyna tak czy inaczej już tam. Już nawet poczułem trochę spadek FPS teraz. Szczerze, nawet jakbym mógł, to ja nic nie zrobię. Bo to są po prostu pieniądze niemałe na grafikę teraz. Może święta stanieje? Wątpię. No wątpię, bo to jest takie. No okej. Okay. Grafika, ale jak ma ceny, to są po prostu duże, nawet, nie wiem,
co szczerze, na dzień premiery grafiki są tańsze niż teraz. Na dzień premiery są tańsze. Szczerze, lepiej na dzień premiery kupować niż później, bo nie będę to mam dobrze. Niż tak naprawdę w sklepie coś powiedzmy takiego, a nie innego. Tak to jest tak chyba najlepiej po prostu. Niestety. No ale teraz troszeczkę więcej zaczynam niszczyć podłogi. Nie mogę tak to powiedzieć. W sumie tu bym mógł to wszystko podłączyć trochę i tutaj tak niszczyć i to też zadziała. No ale cóż. Odcinkiem to prowadzi 5 minuta. Niby nie dużo, niby nie tam. No ale no. Jest jak jest. Będę musiał pewnie przeżyć tak, bo po prostu nie będzie mnie stać na... Stać. No, bardziej to z rodzicami rozmawiam, ale... Przejście to jest... Nawet jakbym... Szczerze, nawet jakby się udało przejść, no to byłby wielki podziw. I tak pewnie tą bym zostawił jako drugą, żeby ona nagrywała. Jak się zużyje, to się zużyje na maksa po prostu i to tyle będzie pewnie. Pewnie odetchnie tak, że po prostu umrze po prostu takim sposobem, ale szczerze, wtedy to już i tak będzie, albo optywałem sobie, nie wiem, ale to już tam. A teraz nawet jakie temperatury ma? Jaka temperatura teraz ma, powiedzmy, grafika? 75% i 46 stopni, ale wykorzystywanie 74, 3D 34, kodnik 74. Nie wiem, nawet bez samego nagrywania są takie spadki. Nie wiem po czym to jest wina. Czy po prostu już ta grafika nie daje rady. Nie wiem. Nie wiem jak to określić. Czy po prostu ona już nie daje rady. Czy co? Jakbym mógł odpowiedzieć, to bym odpowiedział. Ale nie mogę. Spadłem. O, jeszcze zaraz sobie damage. No tak. Dobrze, tutaj wylądowałem. Tyk. Nie tutaj niszczymy. Pamięciowa to 8 giga jest przypisane. Albo Java. Tak psuję. Czyli... Ale w sumie nie mam najnowszej Java zainstalowanej. To by taki problem dawało, że najnowszej nie mam Java zainstalowanej. To też mogę spróbować. Ale pewnie to mi nic jakby nie podziała. To wiecie, tak samo, szczerze. Nie wiem. No już na to jakby nie umiem odpowiedzieć. Jakbym mógł, ale nie mógł. Jestem jakby bezsilny na to. Nie wiem, zobaczymy. Ale to już było tak pewne, że kiedyś czy pójdzie, czy nie pójdzie. Szczerze, największym problemem teraz jest, zamiast jakby po prostu pójść, no to dobra, to też nie są małe pieniądze, ale największy problem będzie, jak pójdzie grafika, bo to jest bardzo dużo pieniędzy, nawet nie wiem. Chciałbym pewnie nie 360, a na 3050, zanim wyjdzie, bo powiedziałem, widać, to wyjdzie dyskotopowa wersja, ale zanim ona wyjdzie, no to minie trochę, no to 3060, bo tam 3600, 3700, a 3070, powiedzmy niecałe 1000 drożej, a jest na pewno mocniejsza, to jest takie... 3,80, 3,90, nie mam co na tym myśleć, bo to są już ceny na 3,80 taką sobie załatwić, no to już jest tak duży koszt. No, czemu mi elektro nie łapie? Już załapiesz? Nie załapiesz elektro? Nie. No wreszcie. No i spadłem. Uda mi się wylądować chociaż raz. Dziękuję.
A, tutaj już tak zeszedłem. Czemu ja spadam tak dziwacznie? O, jeszcze. Nie spadaj mi, uff. No. Nie wiem, zobaczymy, ale szczerze, to co powiedziałem, 380 czy 90 to są już ceny duże, nie powiem, że nie, to nie są małe. O, mieć 8000 wydać tak łatwo. No bo 380 8000 kosztuje, licząc około, że takiej ceny. 390 13000, mieć tyle 13000 to jest już duża liczba, jak na taką cenę, bo... A już jest wtedy mocna grafika, nie powiem, że to nie jest słabo, bo 24 giga RAM-u, ale no, tu trzeba mieć minimum zasilacz 1000 watowy, minimum, bo ona chyba 850 potrzebuje minimum, ale trzeba by pamiętać, że tu jest sama, licząc cała procesor, płyta, to wszystkie te komponenty, no to tak 1000-1500 watówka to minimum potrzebna by była, tak szczerze, bo 850 na takie 850 watów minimalnie wystarcza na 3070 albo 80, ale chyba 3070, gdzie ja mam 750, gdzie bardziej się no tak no mówią, że 850 na 3070 to takie bardzo minimum, no to tymczasem ja, gdzie ja będę musiał zmienić sobie jeszcze zasilacz, a zasilacze też nie są tanie, bo nawet jak od Be Quiet'a wziąć sobie nawet, to jest takie 1300 zł, bo tam bym wtedy by się wziął chyba 1050. Chyba, i chyba jak jeszcze jest dostępna 1050, nie wiem, teraz zobaczę nawet szczerze, bo to chyba nie wiem, czy to jest 1050, to nie wiem, 1020 to nie jest nawet już. Czekaj, ale aż jeszcze zobaczę. To jest 1500, o. 200. 2100 zł za 1500. Tu jest. I to jeszcze jest full modularny, więc. Płyta może by wytrzymał. No, płyta to na stole, tylko nie mam backplate'u już. I tym jest trochę problem, więc. Gadać. 12 minuta. Zobaczymy drewno. Ja z fajerwerkami to się jak się boję mocno. Ile zebrałem już? No tylko trochę jest, że to zbieranie nawet, ale nie wiem. Teraz to widzę nawet, że już jest mniejsza temperatura 47 stopni. I widać to. A to nie widzę. Tafik? No, mi się pies akurat głupia na łóżku uspokoiłem. No ale teraz stopnie to są ok. Jakby nadgrafka nie była zabrudzona. Jakby dlatego tego mocniej były po prostu te zakurzone filtry przeciwkurzowe oczywiście, ale tak no to potem to ledwo co był w ogóle w kurzu to ten, ale no grafika 77%, ale to encodingu, a 3D 63%, no to jest gatunku. Przez to niby tak naprawdę jest tyle obciążenia, gdzie to jest Minecraft. Jakby shadery, rozumiem. Shadery to rozumiem, obciążyłoby mocno, ale... Nie sam prawie Minecraft z dwoma teksturkami. Nie wiem, ja tego nigdy nie zrozumiem. Tak szczerze. Nie zrozumiem tego. Ciężko będzie mi tak zrozumieć, żeby... Z jakiego to powodu tak... Psuje się. I don't know. Szczerze. Albo mi dosięga stąd już.
śmigami stąd, czy po prostu zaraz się skończy? Zaraz się skończy. Nie wiem, przy których miejscach będzie bardziej łapać już. No ale to można się poniszczyć wszystko. A jak tam odcinek? 15 minuta. No to za 5 minut niestety się kończy. Szkoda. To tak będzie. To zdążę jeszcze dużo ponagrywać, szczerze sobie. Ale tego już jakby nie ogarnę. Jakiego powodu tak się dzieje. Po prostu. Nie wiem, co jest temat chyba zakończony. Może to tak być, że po prostu grafika F. Może nie. Będą tną. Jakby. Albo po prostu już Minecraft wymaga mocno już od grafik. Jak tak, no to. To jest już dziwne, że już Minecraft tak mocno wymaga już od grafiki, że już moja grafika zaczyna. No ja pamiętam, jak ciężko było nagrywać, jak miałem komputer FX 6300, 3 rdzenie 6 wątków, karta graficzna GTA 730, 4 GB, to wtedy był już taki, no, już to było wtedy takie, że Full HD ciężko było nagrywać 60 FPS-ach. Nie, Full HD nagrywam, ale w 30 FPS mam 60, żeby było 60 niby, a tak to nie było. Później miałem co? Zmienioną budowę. Tej samej co byłem. No to była ta sama ta od Silentium. No płyta B450, co zostało tak dalej, u mnie teraz jest. 16 GB RAM-u Ryzen 3200G. Czyli z grafiką zintegrowaną, zasilacz no-name'owy typowo, był no-name'owy, czy szalnej listy, nie wiem, czy to był nawet on. No, ja to zacznę spadać. Brawo, ja. I w sumie to było dobrze na początek, że to brało jej jako wydajność. Bo to było już na DDR3, nie na DDR. Nie jest DDR3, tylko na DDR3 przydałem DDR4. Była różnica, to taka ładna. Później jak po troszeczkę ripował ten Ryzen 3 2200G, Ryzen 7 3700X, no to już jest przeskok mocy dwa razy większy, bo to wyższa generacja na trzecią generację procesorów, nie czwartą, trzecią, to Zen 2, no to Ryzen 3. No to już był mocny przeskok. No więcej RAM, teraz mam 32, nie 16. Zwiększenie RAM to już też mi pomogło mocno. Mienie zasilacza, no to Silentium, a chodzenie Silentium, Silent Loop to jest od Be Quieta. Silentium PC. Przepraszam bardzo. Od Silentium PC, no to chodzenie i zasilacz spoko działa. No i to wcześniej później miałem, bo jak miałem na Ryzenie czy tam na tej grafce, to była praca. Był kupiony GTX 1060 Ti od MSI 4 GB. Mówię, jaka to jest moc i tak dalej. Tymczasem dzisiaj grafika już nie wyrabia. W rzeczywistości nie wyrabia już. I tutaj, i tak naprawdę teraz pójdzie. To tak naprawdę teraz z upgrade'ania 3070. Nie no, niby mój zasilacz by dał radę, ale zobaczymy, szczerze. Byłbym ciekaw. Ale no. Ale to już taki się jest, tak naprawdę, że niby coś może. Zobaczę, jak to będzie. Może przeżyję na tyle w FPS-ach, może nie. Teraz nam się odcinek jeszcze kończy. Jeszcze lepiej. Joplika jej. Tak? Tak. Nie, będę musiał popatrzeć szczerze, seriously. Nie wiem.
pewno jest mniejsza temperatura, bo ciągle chodzą wentylator, będą ciągle tylko chodziły, nigdy nie będą miały zmniejszone. A my co? Widzimy się na stoczniu. Trzymajcie się. Hej.